raz pierwszy z tym samochodem spotkałam się lekko ponad rok temu, no i wtedy momentalnie skradł moje serce. Zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia i teraz, gdy widzę go ponownie, to muszę przyznać, że te uczucia są cały czas tak samo silne, tak samo mocne. I ten samochód jest jeszcze bliższy memu sercu teraz po tych zmianach poliftowych, które, jak widzicie, objęły w bardzo małym stopniu aspekt wizualny Julii, ponieważ to jest cały czas ten sam samochód, który był, jeżeli chodzi o to, jak jest narysowany, jest cały czas zrobiony tą samą piękną linią, ma te same subtelne, delikatne przetłuczenia, lekko zaokrągloną sylwetkę, bardzo elegancką, bardzo dostojną i bardzo, bardzo atrakcyjną. Te zmiany pod względem wizualnym objęły kilka nowych kolorów w palecie roku modelowego 2020. Jest także nowy wzór felg, dużo więcej zmieniło się w środku, choć i tu nadal mówię, te zmiany są subtelne. Te zmiany, które mamy w poliftowej generacji samochodu, dotyczą przede wszystkim technologii. I zaraz do nich przejdę, kiedy siądziemy do środka. Najpierw jednak pokażę Wam ten samochód nieco jeszcze z zewnątrz, ponieważ jak widzicie, na naszym teście jest wersja wyposażenia Veloce. Te wersje też się troszeczkę pomodyfikowały. Została ta paleta trochę rozszerzona, więc można sobie lepiej skonfigurować ten samochód, trochę biorąc więcej dodatków niż te, które były oferowane dotychczas. No i to, czego nadal niestety brakuje w tym samochodzie, nawet po tym lifcie, to są światła LED z przodu, bo jak widzicie, nawet tutaj w ofercie macie maksymalnie biksenony. W większości wersji wyposażenia są one dostępne za dopłatą, w tej wersji Veloce TI są one standardowe, natomiast to nadal to są biksenony. Tu nie ma LEDów. Natomiast w testowanym egzemplarzu, tym, który tutaj widzicie, mamy pakiet karbonowy. To oznacza, że takie detale, jak na przykład ta listwa okalająca trilowo, jest wykonana z wykorzystaniem włókna węglowego. To samo włókno węglowe znajdziecie również na lusterkach bocznych, na listwach progowych na dole samochodu, a także w tym małym, pięknym, bardzo subtelnym, delikatnym spoilerze, który podkreśla mocno tył tego auta. No i jak widzicie, z tyłu również nie ma żadnych spektakularnych zmian. To, co jest akurat w tym egzemplarzu, który mamy tutaj, ciekawe, to są elementy należące do tej wersji wyposażenia Veloce Carbon, czyli właśnie ten spoiler, o którym mówiłam, wykonany z włókna węglowego, ale także podwójny wydech, to znaczy z dwiema końcówkami. I co muszę tutaj podkreślić, obie to są atrapy. Te grube wyloty, które tutaj widzicie, w sobie kryją mniejsze końcówki właściwe tego wydechu. No i dlatego też dla niektórych rozczarowanie może być to, że ten samochód nie brzmi tak drapieżnie i tak rasowo, jakby na to wskazywały te dwie rury z tyłu. To, co jest ciekawe, to też ten dosyć mocno zarysowany i podkreślony dyfuzor, który na pewno temu tyłowi nadaje dodatkowego drapieżnego charakteru. Całość jednak, jak widzicie, to nie jest tak, że ona jest bardzo agresywna, to nie jest tak, że ona jest epatująca strasznie tym sportowym charakterem. To jest wszystko idealnie wyważone. Te delikatne, krągłe linie, które znajdziecie w każdej innej Julii, obiegające właśnie te LEDowe światła z tyłu są LEDy, doskonale komponują się ze wszelkimi dodatkami tuningowymi wskazującymi na wersje mocniejsze, jak na przykład tutaj stojąca Veloce albo chociażby Quadrifoglio. To, co się również nie zmieniło, to także bagażnik Julii, który pojemność nadal ma wynoszącą 480 litrów. Kanapa też jest dzielona w stosunku 40-20-40, więc możecie tutaj schować nie tylko walizki, ale też na przykład narty. To, co jednak muszę podkreślić, to fakt, że Julia sama w sobie wydaje się być samochodem, no takim rodzinnym sedanem, czyli takim jednak trochę większym. I moglibyście się spodziewać w środku bardzo dużo miejsca, ale tak nie jest. Julia jest jednym z tych aut, które jest bardzo przytulne i które lubi przytulić zarówno kierowcę, jak i pasażerów z tyłu, ponieważ o ile kanapa z tyłu jest wykonana bardzo wygodnie, ponieważ ma ona bardzo fajne wgłębienia, więc można się w niej fajnie rozsiąść, jest przyjemnie. O tyle niestety miejsca na nogi nie daje ona zbyt dużo. Ja mam fotel kierowcy, kiedy samochód jest uruchomiony i fotel jest we właściwym miejscu, ustawiony pod wzrost 1,70 m i ja za sobą, okej, mieszczę się, nogi się mieszczą, ale po pierwsze, kanapa jest równie nisko ustawiona jak fotele przednie, co w przypadku kierowcy i pasażera z przodu jest dużym plusem. Natomiast niestety, kiedy jedziecie z tyłu i jedziecie wiele godzin i macie raczej długie nogi,
to sprawia, że wasze kolana często wystają jakby nad biodrami, więc po jakimś czasie robi się po prostu niewygodnie. Miejsca z tyłu na nogi jest naprawdę mało, tak samo na same stopy, jeżeli będziecie mieć na przykład trapery albo jakieś grubsze buty, na przykład zimowe właśnie typowe, no to możecie mieć problem ze zmieszczeniem stóp pod fotel. To niestety nie daje dużego pola do popisu, podobnie jak fakt, że Julia jest raczej samochodem czteromiejscowym, ponieważ no ta kanapa, okej, pomieści 5 osób, ale ta, która siedzi po środku, będzie mieć problem z zmieszczeniem nóg poprzez bardzo szeroki tunel środkowy. Są uchwyty Isofix oczywiście, więc montowanie fotelików nie jest problemem. Nie wiem co prawda jak dużej wielkości te fotele tutaj wejdą. Wiem, że klasyczne nosidełko dla dziecka w wieku do pół roku wejdzie. Sprawdziłam to i nie było problemu z tym. Natomiast z takim pełnoprawnym fotelikiem, tym, którym jeszcze ma taką nóżkę przed sobą, myślę, że może być już większy problem. Z przodu, jak widzicie, samo wejście i drzwi są bardzo wąskie. Co? Jest oczywiście takie same jak w wersji przedliftowej, to jest po prostu cecha Julii. I o ile myślę, większości kierowców, większości użytkowników nie będzie to robiło szczególnych problemów, nie będzie z tym kłopotu, to jednak jeżeli trafi się ktoś, nie wiem, dwa razy albo półtora razy większy ode mnie, to myślę, że już nie zawsze będzie się mógł tak łatwo odnaleźć w tym samochodzie, aby przynajmniej do niego wejść. Co w tym pomaga? Fakt, że fotele docelowo, to oczywiście można zmienić w ustawieniach, zostają po wyłączeniu zapłonu odsunięte, więc możecie wejść, uruchomicie silnik i dopiero fotel ustawi się do ustawień, które były ostatnio zapisane, które były ostatnio wykorzystane. Sam fotel ma oczywiście mnóstwo możliwości regulacji. Do przodu, do tyłu, w górę, w dół, podparcie boczne, podparcie odcinka lędźwiowego i oczywiście możliwość zapamiętania tych konfiguracji dla trzech osób. Rozszerzenie katalogu o wersję TI ma być odpowiedzią na roztargi klientów. Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie wstawić do garażu Quadrifoglio, ale jednak chcecie czuć sportowy sznyt, oto wersja dla Was. Veloce TI dostępna jest wyłącznie z napędem Q4 w normalnych warunkach faworyzującym tylną oś oraz z automatyczną ośmiobiegową skrzynią biegów. Kierowca ma też do dyspozycji więcej systemów wspierających jazdę. To, na co zwrócę uwagę, to to, z jaką dbałością został wykonany ten samochód. Mamy tutaj piękne, kontrastujące czerwone przeszycia połączone z wspomnianym już włóknem węglowym. On pojawia się także w środku, między innymi na drzwiach. Jest dostępny także jako wypełnienie tego panelu środkowego tutaj, co wygląda też bardzo atrakcyjnie. Mamy tu w ogóle połączenie wielu materiałów, ponieważ poza tym włóknem węglowym jest także drapowana matowa stal. Jest piano black, który zdobi chociażby tutaj przycisk wokół elektronicznego hamulca postojowego. Ekoskóra, te właśnie przyszycia, o których mówiłam, jest plastik, ale całkiem przyjemny, choć faktycznie na tych zegarach on trochę się rusza. To jednak całość została tu spasowana z dużą dbałością, z dużą dokładnością. Kierownica, jak widzicie, wykonana też z tej ekoskóry. Tu mamy delikatne perforacje. Jest idealna na grubość, idealna na wielkość. Prosta, jeżeli chodzi o rozmieszczenie przycisków. No a sam samochód, jak uruchomicie, oferuje Wam tradycyjne zegary, tradycyjne liczniki i nie ma tu opcji wykupienia wersji wyposażenia, w której cały ten układ będzie jednym wielkim zegarem cyfrowym. Nie ma czegoś takiego, macie do dyspozycji tylko ten pomiędzy licznikami. Natomiast same liczniki, według mnie, zaprojektowane w sposób bardzo czytelny i atrakcyjny, ponieważ z tymi tubami tutaj dookoła, to daje taki specjalny charakter temu wnętrzu. Deska rozdzielcza, raczej wąska, z ładnymi przetłoczeniami i to mi się podoba, ponieważ ja lubię jak właśnie są wąskie deski, a nie jak ona gdzieś tam płynie bardzo daleko, ale to oczywiście kwestia gustu. To, co się zmieniło, to właśnie na to patrzycie, czyli ekran multimedialny. Dotychczas Julia standardowo miała bardzo prosty i wręcz ubogi ekran o przekątnej 6,5 cala. A teraz został on zastąpiony przez ekran 8,8 cala, który jest w dodatku w końcu dotykowy. Nie wiem, dlaczego nie było tak w poprzedniej wersji. Dodatkowo macie pokrętło, którym można sterować, można też klikać, czyli wybierać dane ustawienia. I jak widzicie, można za pomocą tego ekranu obsłużyć klimatyzację, ale są też do tego poszczególne przyciski analogowe umieszczone pod spodem, więc dostęp jest bardzo łatwy. Tu mamy także na tym panelu środkowym wybór trybów jazdy, dynamiczny, neutralny i ten tutaj wydajny. To, co mi się tu zapaliło, to jest zawieszenie aktywne, które możemy wyłączyć, to znaczy zrezygnować z tego usztywnienia zawieszenia i sprawić, że będzie trochę większe podczas jazdy w tym trybie dynamicznym. Kolejna zmiana, drążek do zmiany biegu. Ten, jak widzicie, obszyty skórą perforowaną z przeszyciem, bardzo ładny, solidny i nie wygląda tandetnie. Cała reszta jest w zasadzie bardzo podobna, to znaczy mamy schowki, podłokietnik, tu
Natomiast, o, to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest miejsce, w którym włożycie telefon z ładowarką indukcyjną. Tylko problem w tym, że jak widzicie, kiedy włożycie tu telefon, no to już go nie będziecie widzieć tego, co się dzieje na wyświetlaczu. Nie jest on zrobiony za pomocą, nie wiem, gdzieś tutaj półeczki, tylko jest właśnie taki trochę utrudniony do niego dostęp. Natomiast jeżeli chodzi o telefony, wiadomości, połączenie Bluetooth z systemem multimedialnym, wszystko wyświetli Wam się tutaj. Jak widzicie, ten system także jest obsługiwany za pomocą widżetów, co jest takim nawiązaniem do obsługi smartfona, co też ułatwia intuicyjne poruszanie się po tym systemie. No i myślę, że to jest bardzo dobra zmiana. Cennik Julii otwiera kwota niespełna 145 tysięcy złotych za podstawową odmianę biznes napędzaną jednostką 2.0 turbo o mocy 200 koni mechanicznych. Veloce Ti 2.2 JTDMQ4 to wydatek minimum 248 100 zł, natomiast egzemplarz, który trafił na nasz test, wyceniono na dokładnie 284 400 zł. Zdaję sobie sprawę, że po obejrzeniu tego testu możecie odnieść trochę takie wrażenie: no dobra, ma to, 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 nie ma tego i tego, kosztuje tyle i tyle, no i właściwie po co ją kupić? Bo przecież są samochody, które tak materialnie patrząc będą się bardziej opłacały, będą też się dobrze prowadzić, będą dużo lepiej rozbudowane technologicznie, będą dawać dużo więcej za to, ile zapłacicie. No i teraz pytanie, co w takim razie jest tak wyjątkowego w tej Julii? Po co w takim razie stawiać na Alfę? I powiem Wam, że to chyba warto zaznaczyć akurat, że to nie jest samochód, który opłaca się kupić. To jest takie auto, które Wy kupić chcecie, wobec którego nie przejedziecie obojętnie. Jeżeli się nim przejedziecie jakiś czas, nawet kiedy wyszukacie te mnóstwo niedostatków, które tutaj nadal pomimo liftu są, to i tak nie zapomnicie tej przejażdżki. I tak będziecie ją wspominać w jakiś sposób. Nie wiem, czy koniecznie ciepło, czy koniecznie pozytywnie, ale na pewno nie będzie obojętnie, bo ten samochód z jakiegoś powodu jest inny. To jest auto, które kupując, kupujecie dlatego, że kierujecie się emocjami, dlatego, że tak Was w sobie rozkochało, że tak Was w sobie przywiązało. Tu nie ma żelaznej logiki, tu nie ma żelaznego rozsądku, tu nie ma miliarda argumentów, dlaczego warto to zrobić w kwestiach właśnie takich typowo finansowych, takich co za to będę miał i co z tego dostanę, że kupię ten samochód. To jest samochód, który kupuje się emocjami. Samochód, który te emocje wywołuje, podsyca, podtrzymuje i robi to permanentnie. To jest auto, które zostało tak opracowane, że wyróżnia się na rynku przede wszystkim swoją subtelnością i właśnie tą emocjonalnością. To jest taki samochód, pewnie powiem to jeszcze kilka razy, który jest po pierwsze absolutnie przepiękny, po drugie, jak mówiłam, jest bardzo subtelny. To znaczy, że nawet kiedy macie tutaj systemy, wszystkie alerty, wszystkie systemy asystujące przy awaryjnym hamowaniu, przy utrzymywaniu kontroli trakcji, to wszystko tu jest, ale działa w zupełnie inny sposób niż w innych samochodach. W tym sensie, że to wszystko jest bardzo, bardzo subtelne. I powiem Wam, tak sobie jadę i tak sobie myślę, taką małą dygresję zrobię, że jazda Alfą Giulią to trochę jak taki piękny związek, który nie jest idealny, który ma swoje burze. Kiedy widzicie tą drugą połowę i myślicie sobie, że wkurza mnie to, 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 to zaraz przychodzi miliard rzeczy, dzięki którym ta osoba jest w Waszych oczach po prostu wyjątkowa, bez której nie wyobrażacie sobie życia. I to, między innymi, jest to subtelne wspieranie. To jest to, że jedziecie, jest jakieś zagrożenie, albo na chwilę stracicie koncentrację i, nie wiem, zjeżdżacie z pasa ruchu, to systemy, które mają za zadanie utrzymać Was w tym pasie ruchu, będą ingerować tak subtelnie, że możecie się nawet nie zorientować, że one zadziałały. Odczujecie, że zadziałały, bo utrzymacie się w tym pasie ruchu, ale możecie wręcz tego nie odczuć tak ewidentnie na kierownicy, na hamulcach, na pedałach, tak jak w innych samochodach często to bywa. I jest to coś, co na przykład ja bardzo mocno odczuwam w azjatyckich markach. Oczywiście to jest inna klasa, ale jeżeli chodzi o działanie tych systemów właśnie, to na przykład w Hyundaiu albo nawet w BMW te systemy działają w taki sposób, że ja czuję to szarpnięcie na kierownicy i widzę ewidentnie, że zostałam sprowadzona na środkową część pasa ruchu, którym się poruszam. Natomiast tutaj to wszystko nadal działa skutecznie, ale ja nie odczuwam tej ingerencji. Ja czuję takie delikatne, ciche, subtelne, spokojne wsparcie. I czegokolwiek nie robię, tym samochodem właśnie tak się jeździ. Wspominałam o kontroli trakcji. Tu jest jeden mały myk, ponieważ mamy trzy tryby jazdy. Jest tryb dynamiczny, neutralny oraz podnoszący wydajność, w którym macie dostępny także tryb żeglowania. Te tryby różnią się między sobą oczywiście tym, jak działa skrzynia, tym, jaka jest reakcja
przy okazji wsparł mnie w hamowaniu awaryjnym bardzo delikatnie. Znowu, nie zostałam porwana do przodu, rzucona i to nie tak, że muszę zaraz patrzeć wewnętrzne lusterko, czy ktoś we mnie wiedzie, tylko faktycznie delikatnie dohamował razem ze mną ten samochód. I właśnie o tym mówię. A wracając do kontroli trakcji. Są tutaj te trzy tryby dynamiczne, neutralne i wydajne. I tutaj zmienia się charakterystyka silnika, zmienia się to, jak długo na konkretnych obrotach, na konkretnym pułapie obrotów będzie utrzymywana praca silnika. Natomiast żaden z nich nie wyłącza kontroli trakcji. Nie ma tutaj możliwości w Alfie Romeo Giulia, nawet w wersji Veloce, nie ma możliwości wyłączenia kontroli trakcji. Z tego, co się orientuję, w Quadrifoglio już jest taka możliwość. Tam macie dodatkowy jeszcze tryb jazdy, specjalny taki na wyczynowo-wyścigowo-sportowy. Tutaj natomiast nie, nie wyłączycie jej. Ale to nie jest problem. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj napęd 4x4, który faworyzuje tył. I powiem Wam, że nawet z tą kontrolą trakcji tutaj nadal da się nią pośmigać, poślizgać, pobawić i ta kontrola się załącza, ale robi to w tak delikatny sposób i znowu tak subtelny, że nadal możecie sobie pośmigać bokiem albo możecie trochę, nazwijmy to, podriftować. No i mimo wszystko ona będzie aktywna, ale w taki sposób, że nadal możecie wyciągnąć z tego samochodu to, co jest najlepsze. A jednocześnie kiedy będziecie faktycznie potrzebowali ratunku w tym momencie, kiedy naprawdę stracicie kontrolę nad Waszą trakcją, to faktycznie ten system wspiera Was wtedy skutecznie. I to jest fantastyczne, ponieważ to, jak wyważone jest to wszystko w tym samochodzie, to ile mamy tu swobody, pomimo tego, że mamy tutaj szereg tych wszystkich technologii. Są tutaj wszystkie systemy wspomagające, jakie praktycznie standardowo teraz można znaleźć u konkurentów. Poza tymi, co wymieniłam, także te, które wspomagają parkowanie, czujniki parkowania, kamera cofania i tak dalej, i tak dalej. I one wszystkie działają tak, że równie dobrze moglibyście powiedzieć, że ich nie ma. To znaczy, one nie są natrętne. One są takie, że nadal czujecie, że swobodę prowadzenia macie wy, że kontrolę nad tym, co się dzieje z samochodem, macie wy. I dla osób, które cenią tradycyjne podejście do motoryzacji, dla tych, które właśnie motoryzacji to najbardziej lubią, po prostu jechać, czuć, że to one prowadzą ten samochód, a nie samochód prowadzi ich, to jest samochód, który bardzo mocno docenicie, który właśnie za tę swobodę pokochacie. Za to, że to wszystko jest tutaj tak subtelne. Kolejna rzecz, za którą pokochacie Alfę Giulię, to to, jak to auto się prowadzi. Ponieważ nawet w tej wersji przedliftowej to na szczęście się nie zmieniło, jest cały czas na tak samo wysokim poziomie. To była jedna z największych zalet tego samochodu. Zawieszenie zostało zestrojone w sposób taki, który pozwala pokonywać nierówności, a jednocześnie zachowuje przyjemną sztywność. Nie jest jednocześnie takie, że będziecie mieli zaraz tej sztywności dosyć, mimo że mamy tutaj zawieszenie aktywne i w trybie dynamicznym, tym takim najbardziej usportowionym, macie możliwość zmiękczenia go za pomocą jednego przycisku, to tak naprawdę możecie cały czas jechać w tym maksymalnie twardym ustawieniu i to nadal jest bardzo dobrze wyważone. Znowu mam ochotę powiedzieć subtelny. Ten samochód jest po prostu subtelny. To jest bardzo dobrze wyważone, więc czy po nierównościach, czy po autostradzie, czy po torze będzie Wam się jeździć naprawdę dobrze, zwłaszcza, że masa tego samochodu wynosi ponad 1,5 tony i faktyczne, realne odczucie jest takie, jakby ważył 1200. Około. Więc znowu prowadzi się lekko. Do tego jest bardzo dobrze wyważone, ponieważ silnik jest umieszczony za przednią osią. Więc dobrze jest tutaj rozplanowany rozkład masy. To wszystko wpływa na to, jak ten samochód prowadzi się także w zakrętach. Jest niesamowicie precyzyjny. On przez te zakręty dosłownie płynie. Robi to z wielką gracją, z wielką elegancją. Jest bardzo dostojny w tym, jak pokonuje te zakręty i mi się to niesamowicie podoba w nim. To, że czuję się w nim pewnie, to, że mu ufam w pełni, to, że wiem, że mam jego wsparcie, cokolwiek mi nie przyjdzie do głowy, a jednocześnie to, że mam nad nim kontrolę. I powiem Wam, że to jest jeden z tych samochodów, jedno z tych aut, w którym kierowca staje się z samochodem jednością. Ja wsiadając do Giulii, czuję, że ona jest moim przedłużeniem, tak jakby jej koła były przedłużeniem moich rąk i nóg, że myślimy to samo, że jesteśmy po prostu jednością. I takie samochody dają dodatkową radość z jazdy, ponieważ za tym idzie jakiś rodzaj wolności.
wiem, że zaczynam wchodzić na jakieś poetyckie tory, ale powiem Wam szczerze, że mówiąc o Alfie Romeo, ciężko jest mówić czysto technicznie, ciężko jest się powstrzymywać od tej emocjonalności, ponieważ to jest właśnie taki samochód. Ten samochód prowokuje do tego, by mówić tutaj uczuciami, by mówić emocjami, by się zachwycać, by się złościć, żeby narzekać i wychwalać go pod niebiosa. I to jest właśnie to. Właśnie dlatego jest tak wyjątkowy. Testowaną Giulię napędza turbodoładowany motor wysokoprężny 2,2 litra o mocy 210 koni mechanicznych. Maksymalnie auto pojedzie 235 km na godzinę, a pierwszą setkę na liczniku osiągnie po 6,8 sekundy. Jeżdżąc po mieście, komputer wskazywał średnio na 7 do 8 litrów na 100 km, w trasie natomiast w okolicach 6,5 litra przy średniej prędkości 130 km na godzinę. Gdy jednak warunki były wyjątkowo sprzyjające, jadąc pustymi, prostymi drogami, udało mi się obniżyć zużycie paliwa do okolic 4,5 litra na 100 km. Zaznaczam jednak, że to był jednorazowy rezultat i mój osobisty rekord. Dźwięk dochodzący spod maski jest bardzo charakterystyczny i mało melodyjny. Między innymi z tego względu podczas zakupu skłaniałabym się ku jednostce benzynowej 2.0 o mocy 280 koni mechanicznych. Jest o wiele mocniejsza, ma lepszą kulturę pracy, ale też jest tańsza. Jeżeli szukacie samochodu rozsądnego, absolutnie wartego swojej ceny, pod takim kątem też technologicznym, pod kątem jakby każdej kategorii, to nie sądzę, że Giulia jest dla Was. Bo ten samochód trzeba rozumieć, o co w Alfie chodzi. I powiem Wam, że za każdym razem, jak jadę tym autem i jak w ogóle jadę jakąkolwiek Alfa Romeo, to naprawdę jestem w stanie zrozumieć, skąd się bierze fanatyzm wokół tej marki. Właśnie to ma związek z tymi emocjami, o których mówiłam, ale to ma też związek z tym, ile ten samochód daje. Okej, wiele mu brakuje, ma wiele wad, ale to, ile on daje też w zamian,